Ondraż Weresz, reżyser w białostockim teatrze Lalek, już nie pierwszy raz pracujący. Pamiętasz swoje początki? Tutaj, w Białymstoku? Tak. Bo ja jestem po szkole białostockiej, czyli ja tu skończyłem reżyserię i już w białostockim teatrze Lalek już to jest moja trzecia realizacja. Jak trafiłeś do Białegostoku, powiedz najpierw? Bo jak ja zacząłem studia, wtedy jeszcze na Węgrzech nie było reżyserii lalkowej. Czyli jeżeli ktoś chciał się uczyć reżyserii, to musiał gdzieś za granicą studiować i z dwoma koleżankami to zdecydowaliśmy, że spróbujemy się dostać do teatru, do szkoły w Białymstoku. To się udało i my w trójce tutaj skończyliśmy. Dobrze, Ondraż, ale powiedz, czy pamiętasz, z jakiego powodu wybraliście Białystok? Czy był jakiś powód, czy tak po prostu, nie wiem, najbliżej będziemy mieli na dojazd? Czy słyszeliście o Białymstoku wcześniej? Co było? Co się stało? Słyszeliśmy to raz i jeszcze były kilka spektakli z Białegostoku znanych. Widziałem na festiwalach lalkowych i same dobre opinie, bo były o tej szkole. Mm-hmm. I jeszcze, że teatr polski zawsze był bliski mnie, to znaczy, że ja, no ile znałem, bo nie byłem znawcą, ale co widziałem, czytałem, widziałem na nagraniach, nie wiem, jak polski teatr ma takie postaci, jak, nie wiem, Mrożek, Kantor, Gombrowicz, Witkacy, że to zawsze lubiłem jako Węgier. I wtedy, bo takie kierunki pobliżu to były w Pradze. Właśnie, Czechy. Czechy, może w Bułgarii i w Polsce. I dla mnie to nie miałem wątpliwości, że jak gdzieś, to w Polsce. Rozumiem. Ondraż, to są takie pytania osobiste, ja rozumiem, ale teatr Lalek to specyficzny teatr, prawda? To nie jest taka sztuka dramatyczna jak dla dorosłych. Czy się mylę? Jak to jest? Czego ty szukasz w teatrze Lalek? Dlaczego teatr Lalek akurat? Dlaczego nie film, nie plastyka, nie literatura, tylko teatr Lalek? Ja jestem, nie mówię, że wyjątkiem, ale takim specyficznym. Ja nigdy nie chciałem pracować, stworzyć w teatrze, jak się mówi, dramatycznym. Zawsze jakoś lalki były bliskie mnie. Może to głupio, nie mówię, jestem trochę infantylny, a z drugiej strony, że lalki jak znaki funkcjonują, że można z jednym gestem by powiedzieć to, co w teatrze dramatycznym to trzeba 4 strony napisać i lalkę jednym gestem to załatwić. Bo ja przed studiami już pracowałem w teatrze Lalek na Węgrzech 7 lat i od razu poznałem teatr jakby razem z lalkami. Czyli dla ciebie to trochę naturalne, że teatr to lalki. Tak, dla mnie właśnie teatr bez lalek jest taki, dobrze szanuję, rozumiem, ale jakoś nigdy mnie ciągnęło. Ale trochę za mało. Nie marzyłem o tym, że kiedyś tam... A powiedz mi, czy ty na przykład planowo, myśląc o repertuarze, który będziesz realizował, myśląc o sztukach, które dobierzesz i które zaproponujesz reżyserom gdzieś w teatrach, czy ty myślisz o tym, na przykład, czy wybierasz spektakle, sztuki pod kątem treści również, to znaczy szukasz klasycznych, czy awangardowych, czy mądrych, czy naiwnych? Jak wybierasz sztuki teatralne, które realizujesz? Najważniejsze dla mnie jest, żeby aktorzy dobrze się czuli na scenie. Nie o to chodzi, że jak prywatnie, ale żeby te dialogi, te sytuacje sceniczne, to żeby mieli co grać, bo często tak jest, że jest adaptacja klasycznej bajki i potem gadają, bo trzeba wypowiedzieć całą bajkę. I na przykład ta sztuka nasza o tym rycerzu właśnie, to jest to, że jest tak napisane, że dobrze mówić, dobrze słuchać, są sytuacje, są relacje. Czyli jeżeli dobrze cię rozumiem, no, oprócz jakości, oprócz tego, że to jest po prostu dobrze napisany tekst, to ten tekst musi mieć treść, to znaczy on musi być o czymś, tak? Że to nie jest tylko i wyłącznie historyjka rycerza, który przebiega z jednego punktu do drugiego i goni go smok czy cokolwiek innego, tylko że jest tam treść, którą aktorzy, jak rozumiem,
za sprawą Twojej pracy przyjmują jako swoją trochę, tak? Ja mam nadzieję, że tak jest, ponieważ na przykład ten tekst Marty właśnie jest bardzo, bardzo mądrze i dobrze napisany, że ona gra z formami i z takimi konwencjami bajek, ale zawsze z szacunkiem, nie robi z tego kabaretu, nie wyśmiewa. Mhm. Tak, dobrze. Tylko troszeczkę patrzy z naszego punktu widzenia z XXI wieku, jak możemy teraz bajki opowiadać. I ta bajka zaczyna się od braku czegoś. Mhm. I to jest bardzo ważny taki problem czy temat, według mnie, że zawsze czegoś brakuje, bo takie lata teraz. No bo właśnie do tego dochodzimy. Pracujecie z zespołem nad baśnią o rycerzu bez konia. W ogóle tytuł frapujący i od razu, prawda, przykuwa uwagę, no bo jak to jest możliwe? Zacząłeś mówić już niejako o treści. Ja, przyglądając się teraz próbie, pomyślałem, że zadam ci takie pytanie, czy to jest bajka o braku środka lokomocji? Nie, to jest braku w ogóle, może to za mocno, ale że brak jednolitości świata, czy nie wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że rycerz jest z koniem i często się udaje, że te zasady, których kiedyś się nauczyliśmy, już nie działają. Mhm. I jeżeli jest filozofia w tym tekście, to właśnie to jest. Mhm. To znaczy pytanie o to, kim jestem i co sprawia, że jestem tym, kim jestem, jak rozumiem, tak? Tak, znaczy ten rycerz, on szuka sensu. Tak. To jest ciekawe, bo to już jest któryś spektakl w białostockim Teatrze Lalek w ostatnich sezonach realizowany, który dotyka tego zagadnienia. To znaczy widzę, że teatr trochę chyba pomaga ludziom, jak ty to rozumiesz. Jest rzeczywiście taka edukacyjna moc teatru? Jest coś takiego? Myślę, że tak, ale w takim sposób, że nie jest dydaktyczny. Właśnie. Tylko bo przy pomocy poczucia humoru. Ale myślę, że ten tekst i mam nadzieję, że ten spektakl też daje coś takiego, że ta całość mhm. może się stworzyć, jeżeli trochę się postarać. Dobra, do kogo adresujecie spektakl? Do kogo adresujecie baśń o rycerzu bez konia? Ja myślę, że tekst jest w takim sensie i gra aktorów i sytuacji i lalki są aż tak czytelne, że tu myślę, że dla małych dzieci tak samo jak dla większych, nawet dla dorosłych też, bo tak mi się wydaje, że to Ja jeszcze raz wrócę do tego, oglądając fragmenty próby, śmiałem się zupełnie serio, dlatego że znowu nie chcę powiedzieć za dużo przed premierą spektaklu, ale częściowo spektakl jest dla dzieci, ale on jest też adresowany do dorosłych, bo to poczucie humoru jest takie szydercze momentami, takie ostre, takie właśnie z konwencją grające bardzo często. Ten spektakl troszeczkę mi przypomniał konwencją swoją Shreka. Jeśli nie denerwuje cię niepotrzebnie takim próbą porównania, tak? To znaczy, to jest właśnie taka gra różnymi bajkami, różnymi zestawami. Jak je złożyć, żeby powstała nowa jakość? Ja jestem przekonany, że każdy dobry spektakl dla dzieci też ma różne warstwy, że dzieci też dostają cały zamknięty spektakl, nie gadamy takie, nie robimy takie rzeczy, których one nie rozumieją, ale jest warstwa dla większych i wtedy się klei całość. Według mnie najlepsze spektakle dla dzieci są takie. Mhm. I na Węgrzech, i w Polsce, i wszędzie. No właśnie, o to też chciałem cię spytać. To znaczy, ty masz bardzo dobry kontakt przecież ze scenami węgierskimi, tak zakładam, no bo nie pracujesz tylko w Polsce, właściwie większość pracy tak. na Węgrzech, prawda? Tak, a to są takie wizyty. Tak, ja rzadko jestem w Polsce, nie wiem, ostatnio byłem 4 lata temu chyba. Mhm. Jak wygląda, bo ja zupełnie z ciekawości pytam, jak wygląda teatr Lalek, węgierski teatr Lalek? Jakie czy widzisz poważne różnice między tym, co się dzieje w Polsce,
a tym, co się dzieje dzisiaj na Węgrzech? No, że nie wiem, kwestie repertuaru, kwestie... Ja różnicy raciej... Mhm. Różnice raciej widzę. Albo podobieństwa może. Podobieństwa jest i różnica też okay. jest. Różnica jest taka, że tak zauważyłem, że aktorzy w Polsce w ogóle inaczej budują postać, inaczej pracują, inaczej fiksują. To nie, tutaj nie chcę, broń Boże, żeby jakiś tam porównywać, że lepszy, gorszy, po prostu nic, czego nie wartościujemy. Inaczej. Nie wiem, gdzie jest specyfika białystocka, czy ogólna. I tutaj bardzo aktorzy bardzo mocno działają zbiorowo. Mm-hmm. Na Węgrzech bo nie chcę mówić o swoim kraju, żeby to było, brzmiało niesmaczne. Że jest inny model pracy, jak tak, rozumiem, trochę, że, tak? Że troszeczkę bardziej indywidualnie chodzą do pracy i przez to trudniej się dogadują się, tylko nie. Może dlatego jest bardzo dużo solistów na Węgrzech, Larkę, bo dużo jest u nas, nie wiem. Indywidualności możliwe, same, tak? Może to jest tylko moja opinia, nie mówię, że tak jest. Rozumiem. I na przykład na Węgrzech to już przed premierą bardziej są za to, że dobrze tak zostanie, ale to ma być perfekcyjne. I zauważyłem w Polsce, nie tylko w Białymstoku, że tutaj łatwiej coś zmieniać jeszcze przed premierą, jeżeli to jest słusznie. Na Węgrzech też to można, tylko tam jakoś inaczej, tam bardziej taki logicznie zbudują tam wszystko. Czy na Węgrzech też się rozmawia o tym, bo ja w Polsce wyczuwam cały czas taką aktualną rozmowę o tym, że teatr lalek to niekoniecznie teatr dla dzieci, prawda? Że brońmy się przed tym, bo oczywiście dzieci są naszą najważniejszą publicznością, ale brońmy się przed tym, żeby klasyfikować teatr lalek jako tylko teatr skierowany do dzieci. Czy na Węgrzech też takie dyskusje trwają na ten temat? Trwają. I właśnie teraz największy teatr lalek w Budapeszcie zaczął taką kampanię, czy nie wiem, że to jest tam mają hasło, że teatr lalek to nie wiek, tylko gatunek teatru. A właśnie. I to oni mają to przecież. To podobna myśl jest. Tylko trudno, bo to mniejsze teatry lalkowe po prostu nie ryzykują, bo potem nie ma widzów, jak robią. Bo w Białymstoku to jest dobra sytuacja, bo na Węgrzech jest na przykład świetny spektakl dla dorosłych i zagrają 6 razy, bo już nie ma widzów, bo przyzwyczajenie, że to tylko dla dzieci. Czyli po prostu rynek niejako wymusza na tych mniejszych teatrach po prostu repertuar taki, nazwijmy to komercyjny trochę, taki, który da szansę utrzymać się. I przede wszystkim dla dzieci, że to jest ryzyko dla dorosłych i nie każdy teatr może na to sobie pozwalać, żeby ryzykować. Ale jest taki, że jest ta dyskusja, to trwa już od lat. Kogo zaprosiłeś do współpracy przy baśni o rycerzu bez konia? Przede wszystkim pytam o scenografa, muzyka, aktorów oczywiście, jeśli byłbyś w stanie parę słów. Scenografia to Erik Groschmidt, on węgierskim scenografem jest. Ja już dużo z nim pracowałem, on jest bardzo specyficznym według mnie scenografem i jego walor, że on długo pracował w pracowni też, czyli nie tylko plastik, który ktoś tam rysuje i albo będzie lalka, albo nie, że on wie, jak to się trochę robi. Trochę praktyk robisz. Tak. Bo rzeczywiście te lalki, które widziałem teraz, przepiękne, naprawdę, ten smok w ogóle wspaniały. I Erik dobrze jest z tym, według mnie, że robi klasyczne lalki, ale nie czuje człowiek, że to jest muzeum lalek, że klasyczne lalki, ale żywe i dzisiejsze. Tak. Muzykę to komponował Bogdan Szczepański. Już dużo razem pracowaliśmy. Zwykle jak w Polsce pracuję, to z nim pracuję. Rozumiem. Czyli to już taki zestaw stały, tak? Można powiedzieć, ugruntowany. Tak. I aktorów to zawsze to dla mnie to specyficzne, jak w BTL-u, bo ja tutaj się uczyłem. Znasz tych aktorów jako kolegów trochę, prawda? Albo niektórzy mnie uczyli i przez to różne są, bo i tutaj gra w BTL-u w tym spektaklu, nie, ale mam koleżankę z roku, mam
takich aktorów, którzy mnie uczyli. Czekaj, czy Sylwia Janowicz na przykład była twoją wykładowczynią? Chwilowo, ale była, ale Jacek Dojlitko też. A Jacek Dojlitko, tak. Tak. I niektórych teraz poznałem, bo już są młodsi ode mnie, tak, czyli to do wszystkich mam inny stosunek przez to i to też taki. To jest ciekawe, my w ubiegłym roku w Białostockim Teatrze Lalek świętowaliśmy 65-lecie istnienia tej instytucji i dużo czasu spędziłem na rozmowach o tym, jak wymienia się, jesteśmy na etapie wymieniania garnitura, czy garnituru, wymieniania, to wytniemy jak coś, tak? Wymieniania starych aktorów na nowych, no to jest proces, prawda? To się dzieje, a ty ten proces bardzo wyraźnie dostrzegasz, no bo jesteś jego częścią niejako, tak? Skoro jesteś studentem wykształconym przez Białostocką. Tak. Ale mówię, to jak ja przyjechałem w ogóle pierwszy raz do Białegostoku, tak słyszałem, potem widziałem osobiście, że tutaj zbiorowo działalność jest największa siła tego zespołu i to muszę się przyznać, tak jest. Jak pracuję z nimi, to tak jest. Że czuć tę siłę. Tak, że bardzo, bardzo fajnie współpracuję. Słuchaj, jak przyjechałeś do Białegostoku, już mówiłeś po polsku trochę? O, to tak było, że to dawno temu było, to system się zmienił. Wtedy tak było, że jest taka zarówka językowa, to oficjalnie to chyba Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców to w Łodzi. I tam przez rok uczyliśmy się polskiego, ale jak przyjechałem tutaj, no gramatykę mniej więcej znałem i tam słownictwo jakieś, ale prawie od początku, jak z kolegami strasznie mało rozumiem, ale tam potem stopniowo już. Bo to jest dla nas, Polaków i Węgrów, chyba najpoważniejsza bariera, język, prawda? Bo to są tak niekompatybilne języki, tak nieprzystające do siebie, że tutaj się nie da niczego domyślić. Kompletnie. Albo się nauczy człowieka, albo nic nie rozumie. I już też gorzej mówię, bo już rzadziej jestem w Polsce. Jak tutaj studiowałem, wtedy no więcej mówiłem po polsku. Ondrasz, to częściej przyjeżdżaj. Bardzo cię proszę, gdybyś mógł zaprosić widzów Białostockiego Teatru Lalek na swój spektakl. Dałbyś radę? Mogę spróbować. Serdecznie zapraszam wszystkich na spektakl pod tytułem Baśń o rycerzu bez konia. Hej, dziękuję bardzo. Ondrasz Weresz, powodzenia życzę.